Tak jak co roku, tak i teraz w okresie Wszystkich Świętych nastąpi zmiana w organizacji ruchu w Płocku, konkretniej w rejonie płockich cmentarzy. W najbliższy poniedziałek zamknięty będzie odcinek skrzyżowania z ulicą Targową do skrzyżowania z sierpecką. W godzinach od 6 do 20 dopuszczony zostanie tylko ruch autobusów i taksówek. Wzorem ubiegłych lat obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się na jezdni poboczach ulicy Bielskiej, a policja będzie kierowała ruchem. Przy ulicy Targowej zostanie stworzony parking dla osobówek, przy którym działać będzie przystanek autobusowy. To ukłon dla tych, którzy chcą przyjechać i zostawić samochód na terenie giełdy i udać się na cmentarz komunalny autobusem. Parking pomieści około 400 samochodów. Podobne zmiany także przy pozostałych nekropoliach. Zmiana organizacji ruchu nastąpi przy Alei Kobilińskiego, gdzie zamknięte będą dwa odcinki od ulicy Łukasiewicza do Topolowej i jezdnie od Łukasiewicza do ulicy Bielskiej, gdzie tradycyjnie powstanie parking. Zamknięcie planowane jest w dniach 30 października, 1 listopada sobota, niedziela, poniedziałek a za nadzór ruchem będzie odpowiedzialna Straż Miejska i Policja. Samochody zostawiać będzie można na placu utwardzonym między cmentarzem a ulicą Bartniczą. Zmiana organizacji ruchu także w okolicy cmentarza na Radziwiu gdzie wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się od ulicy spokojnej, ograniczenia także przy cmentarzu i Mielnicy, gdzie występować będzie zakaz parkowania na odcinku od ulicy Łamanej do ulicy Sielskiej, a także na terenie przy Nekropolii przy Norbertańskiej. Tam strażnicy miejscy pilnować będą, by parkowano jedynie na jednokierunkowych ulicach Dębowej i Klonowej oraz na parkingu przy ZO i parkingu dla autobusów przy Alei Kilińskiego. Zmiana w organizacji ruchu i parkingu także przy cmentarzach przy ulicy Gościniec. W rejonie Nekropolii jeden pas ulicy Niedzielaka z Grabówką będzie wydzielonym pasem postoju. Wprowadzony będzie także ruch jednokierunkowy. Wszystkie te ograniczenia będą obowiązywały od 30 października do 1 listopada. Co ważne, decyzją prezydenta miasta przejazdy autobusami KM Płock do cmentarza komunalnego będą bezpłatne w dniu 1 listopada. Chodzi tu o linie 4, 24 oraz połączenia specjalne 70, 74. Szczegółowe informacje na temat rozkładu jazdy znajdziemy na stronie internetowej kmplock.eu.